Najgorsze pytania Tatiana Okupnik. Co byś chciała powiedzieć ludziom o Tatianie? <głos> tak. <głos> Powiedzieliście, że krótko. Dobra, co bym chciała powiedzieć o Tatianie, że czasami jest Mariolą. Że czasami ma tak fajnie, a czasami ma tak do dupy. Koniec. Czy gesty są ważniejsze od słów? <głos> <głos> no, zdecydowanie. Czego ludzie nie wiedzą o Marcinie Gortacie? <laughs> że lubi śpiewać, ale średnio mu to wychodzi. <laughs> Jaką maskę założyłabyś na bal maskowy? <śmiech> <Ej>. <śmiech> Już widzę nagłówki, ale <laughs> w związku z tym, że jak chciałabym to tabu związane z macierzyństwem rozbić, to ja bym założyła Maskę w kształcie wulwy. Z jakim raperem chętnie nagrałabyś kawałek? No, za Ostrym. O, łódz, łódzkim kluczem, dobrze. Kogo najlepiej byłoby wystawić na Eurowizję na kolejną edycję? Ostrego czy okupnik? <głos> <głos> no powiedz, kogo? kogo? A my jakieś masz propozycje? Niespecjalnie. Nie to masz. jest ciężkie zagadnienie. Nie, nie, to ja nic nie będę mówiła. <noise> A może Ostrego i okupnik. Okej, okay, zasadnie um, Ulubiony kawałek Adele. A Czy jest ktoś, kto jest dla ciebie ideałem kobiecej urody? O Monika Beluci. O czym dziś nagrałabyś piosenkę z Dawidem Podsiadło? O komplikacjach poporodowych. No ciekawe, co by powiedzieć. Najtrudniejszy egzamin na romanistyce. Kurcze, nie pamiętam. Mm. Chyba z gramatyki. Nie, ale nie, nie powiem. Wiem, już yy, sama końcówka była dla mnie wyzwaniem, czyli jak broniłam się. To, to miałam takie, taki strach nagle nie wiadomo, skąd, że ojeja, może się nie uda. Yy, ale udało się. Noc w mieście czy noc na pustyni? Oj drugie. Czego życzyłabyś miastu Łódź. Pustyni. Oj. Takie życzenia mogą się spełnić. Nie. Wiesz co, ale to dla właśnie dla siebie, bo jestem Łodzianką. Ale łodzi, to chyba bym życzyła y, kontynuacji, Podobno y, 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 to niemożliwe. Chciałabym, żeby pani prezydent została z nami dłużej, pani Hanna Zdanowska. A jeśli nie ona, już by nie chciała, to żeby to osoba z, y, 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 z tej ekipy. Z jej namaszczenia. Mm -hmm. Czym najlepiej wznosić toasty? E, emocjami. Którą ze swoich piosenek zadedykowałabyś pamięci Elżbiety II? Toast. I czy chciałabyś, żeby Twoje dzieci śpiewały? One już śpiewają. A zawodowo? Ym, jak będą chciały, to, to, to proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.